Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam was moi drodzy w kolejnym materiale na kanale z World of Warships i tym razem znowu recenzja i znowu giveaway. Ostatnio zapomniałem o tym wspomnieć, ale widzę, że i tak wszystko ładnie przebiegło. Także, żeby wziąć udział w giveawayu, trzeba być subskrybentem kanału, to jedna rzecz. Druga rzecz, trzeba napisać w komentarzu giveaway Florida, nick swój z gry oraz serwer, na którym gracie. I to wszystko, ja tam wylosuję zwycięzcę po tygodniu od premiery tego materiału. Także w momencie pojawienia się go na kanale macie tydzień na wpisywanie się w komentarzach. Ja tam wylosuję i dam znać na YouTubie. Więc tak, zrecenzujemy sobie nowy pancernik tieru 7, amerykański. Dosyć charakterystyczny, jeżeli chodzi o uzbrojenie, także zaraz to sobie omówimy parametry kapitana i moduły. I będziemy sobie oglądać jedną krótką bitwę, także przejdźmy może do kapitana. Tu jest typowy survival, nie ma żadnych udziwnień. Jak widzicie, Halse jest tutaj wsadzony, ale to nie jest wymóg. Możecie sobie wsadzić dowolnego innego kapitana, na przykład któregoś z tych Johna Doe lub... Jak on tam ma ten drugi? George Doe. Tam wystarczy. Tutaj nie mamy za bardzo parcia na tego kapitana. Jeżeli macie możliwość, to oczywiście warto. Jeżeli nie, no to też się nic nie stanie. Także typowy survival. Jeżeli chodzi o wyposażenie, to też jest survivalowo. Tutaj można sobie jeszcze skrócić ten zasięg. Ja go mam w tej chwili na kilometrów 21,6 z tym ulepszeniem tutaj na slocie trzecim. Można, ale nie trzeba. Oczywiście reszta tutaj. Zapobieganie pożarom, znaczy skrócenie czasu pożarów, zapobieganie pożarom i przeżywalność głównej artylerii, bo te działa są liczne, ale są małe. Także tak wygląda setup, jeżeli chodzi o okręt, kapitan i ulepszenia. Tutaj mamy do wyboru jeszcze myśliwiec, mamy do wyboru samolot zwiadowczy, ale myśliwiec się raczej nie sprawdzi, a zwiadowczego będziemy ciągać typów z dymu, także będzie nam to na pewno dosyć mocno pomagać. Mamy co prawda jeszcze rozbicie na pokładzie, ale pelotka, jak widzicie, jest oceniona tu na 85 punktów, także dosyć dobrze sobie radzi ten okręt z samolotami. Mamy napraweczkę 310 punktów, także standard, jeżeli chodzi o amerykańskie pancerniki. I to tyle. Także teraz omówmy sobie szybko parametry. I tu zaczniemy od największej bolączki tego okrętu, moi drodzy, czyli od opancerzenia. I to jest niewątpliwie dosyć znacząca cecha tego okrętu, ale jest to też jego jedna z największych wad. Także 25 mm ma dziób, moi drodzy, i rufa. Także niezależnie od tego, jak bardzo będziemy chcieli się do kogoś skontować, to on i tak nam będzie w stanie wsadzić. Mówię oczywiście o pancernikach. Będą w stanie nam pieprznąć za jakieś tam 10 tysięcy to minimum. Także trzeba na ten okręt uważać. Pokład też nie jest zbyt gruby. Opancerzenie burty też no, pozostawia nieco do życzenia, 285 mm. Także no... Nie jest to okręt do walki w zwarciu, raczej jest to okręt do walki takiej asekuracyjnej, gdzieś tam z tyłu i to już mi się w tym okręcie nie podoba. Żywotność 51800, tutaj mamy jeszcze w pobliżu Kalifornię, zerknijmy na Kalifornię, 58, co my tu jeszcze mamy? Mamy Colorado, które ma na stokowym kadłubie 49, także no Florida wypada tak, a zobaczmy ile Colorado ma na full hubsie, ile będzie tutaj? 59, no to 51 tysięcy to jest tak trochę, powiem wam, malutko, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, jaki jest tu pancerz, ale ostatnio taka jest moda Wargamingu, żeby takie okręty wypuszczać. Pamiętamy wszyscy jeszcze doskonale szampanie i artyleria, czyli główny atut tego okrętu. Czterodziałowe wieże, sztuk 3, jak widzicie tutaj taka francuska diastema na środku, układ standardowy jak na amerykański pancernik tego tieru, już bardziej taki może pod North Carolina podchodzący pod Iowa, czyli dwa działa z przodu, czy dwie wieże z przodu, jedna wieża z tyłu. I tak, 33,5 sekundy, także reload długi, no ale weźmy pod uwagę to, że mamy tych dział aż 12 i to jest drugie miejsce, jeżeli chodzi o liczbę dział na tym tierze. Tylko więcej dział ma, jak doskonale wiecie, francuski Lyon, także tam 16, a tu 12 i potem długo nic. I tutaj kaliber też tych dział jest dosyć specyficzny, 356 mm, sekundarka nam tutaj bije bazowo na 5,3, raczej wydłużać tego nie warto, bo to nie jest sekundarkowy okręt. Ale jeszcze wróćmy do artylerii. Zasięg, jak widzicie, wydłużony do 21,6, rozrzut maksymalny 229 metrów. Tu sobie spójrzmy na przykład jeszcze na Calafiora. 259, North Carolina, stokowa oczywiście, 270, także rozrzut jest jako tako przyzwoity, przy czym Sigma wynosi 1,7, ale w bitwie naprawdę tego nie czuć, widać, że ten okręt jest celniejszy niż na to wygląda.
ale możesz tu nie przedłużajmy. Prędkość okrętu to jest premka wypuszczona razem z wejściem nowej linii pancerników amerykańskich i to jest jeden z najszybszych okrętów w tym drzewku, czy tam jako dodatek do tego drzewka. 28,4 węzła, promień skrętu 760, także dosyć ciasno się zwija, ale przestawienie steru 15,4, także będziemy tracić prędkość, ale możemy robić jakieś dziwne, ciasne skręty. Kamuflaż dosyć przyzwoicie, 12,1 z powierzchni, a 9,7 z powietrza. W dymie 12 km, no ale raczej się dymić tym okrętem nie będziemy. I to tyle, jeżeli chodzi o parametry. Teraz przejdźmy sobie do omówienia bitewki i będziemy podsumowywać sobie ten pancerniczek. O, tak miało być. I teraz tak, jak już wam wspomniałem, pancerz tego okrętu na dziobie i na rufie to jest 25 mm i to jest jedna z największych wad tego okrętu, gdyż no, podchodząc blisko ryzykujemy dosyć srogi oklep od przeciwnika, gdyż no, ten pancerz za wiele nam nie zatrzyma. Na większym dystansie, kiedy penetracja pocisków z pancerników spada, no to coś tam może jeszcze się uda odbić, jak nam się pofarci, ale ogólnie okręt ma mało hapsa i ma kiepski pancerz, więc od razu nasuwa nam się tutaj pomysł na grę tym okrętem, żeby trzymać się gdzieś z daleka, stąd też właśnie wydłużony do 21 km zasięg. Biorąc pod uwagę, że będziemy walczyć też od czasu do czasu z dziewiątkami, a dziewiątki mogą nas klepać niemiłosiernie, w związku z czym to jest okręt podobny właśnie jeżeli chodzi o styl gry do Szampanii, przy czym tam oficjalne informacje mówiły, że Szampania jest okrętem celnym, absolutnie nie jest, a ten mimo swojej Sigmy 1.7 i rozrzutu co prawda dosyć przyzwoitego, wydaje mi się, że strzela dosyć dobrze. Z tym, że wchodzi tutaj do gry też kolejna sprawa, jeżeli chodzi o dosyć celne okręty, gdyż celny okręt nie wybacza błędów, bo jeżeli źle wycelujemy, to albo trafiamy, albo salwa leci w wodę. Nie ma aż takiego rozrzutu, żeby RNG tam nam podało łapkę i no, słuchaj, zesrałeś salwę, ale ja się to polosuję tak, że coś tam jednak wejdzie. Tutaj tak aż bardzo często się nie będzie zdarzało, więc musimy bardziej polegać na swoich umiejętnościach i na obserwacji mapy, żeby po prostu wybierać te cele, które będą najbardziej podatne na ostrzał z naszej baterii głównej. Mamy rozbicie, jak widzieliście, także z samolotami radzimy sobie bardzo dobrze, zwłaszcza jeżeli są to tiery 6-8, gorzej z dziesiątkami, ale dziesiątek na siódemce to raczej ciężko będzie spotkać, no chyba, że zrobimy jakiś fail division i z kimś z ósemki sobie popłyniemy naszą Florydą, także nie chciałbym walczyć okrętem, który ma 50 tysięcy hapsa i 25 mm pancerza z okrętami tieru 10, także nie polecam. Przeładowanie jest dosyć długie, ale jak wspomniałem również rekompensuje nam to liczba dział, bo 12 rur, co prawda o małym kalibrze, bo 356 mm, także to jest jakiś tam, powiedzmy, że balans, ale okręt raczej służy właśnie do wspierania naszych, czy to kolegów z dywizjonu, czy z drużyny i będziemy się raczej trzymać tak w bezpiecznych odległościach na około 15 km i więcej, żeby za mocno tego oklepu nie zbierać, bo kątowanie tutaj za wiele nie pomoże. Pancerz będzie przepuszczał te jakieś tam większe kalibry i będziemy nad tym bardzo ubolewać. Prędkość okrętu też nie powala, także jak się zagalopujemy za bardzo, to ciężko będzie uciec, więc trzeba grać dosyć rozważnie. Ta bitwa, którą tu oglądacie, może nie jest jako za bardzo sztandarowym przykładem, jak się tym okrętem powinno grać, ale po prostu gra się tak, na ile przeciwnik pozwala i tutaj w tej bitwie akurat najwięcej pozwolił, w związku z czym trochę tego damage'u wpadło, parę okrętów się udało zatopić. Nawet tam za darmo potem była lotnia do rozbicia, ale to później. Więc wydaje mi się, że jeżeli ktoś lubi właśnie ten styl gry, który mamy na przykład na Sławie, nie wiem czy macie Sławę, czy nie macie, jeżeli macie to zazdroszczę, bo ja chwilowo nie posiadam. To jest okręt dla was. Nie jest zbyt odporny, ale jako tako celnie strzela, mimo swoich parametrów tam no już wspomnianych, to naprawdę przyzwoicie radzi sobie artyleryjsko. Kaliber jest mniejszy, w związku z czym i overpenów będzie mniej. Jak chcecie, to zaraz sobie tutaj jeszcze zerkniemy w tabelę penetracji. Ja sobie to szybko przygotuję, żeby wam to włączyć. W międzyczasie zobaczcie, jaką głupotę tu zrobiłem i na szczęście nie zostałem za to skarcony. No, mam już tu przygotowany podgląd, także jeżeli chcecie, to mogę wam to pokazać. Ale jeżeli nie chcecie, to wam nie pokażę i powiem wam tylko szybko, jak tutaj wygląda, jeżeli chodzi o penetrację. Na dystansie 12 km okręt przebija nam
456 mm. Na kilometrach 16 jest to 385 i w okolicach maksymalnego zasięgu to jest ponad 300 mm. Także wystarczająco, żeby sobie tutaj jakoś tam na tym dystansie radzić. Na blisko oczywiście można sobie wziąć też pod uwagę to, że jak ktoś nas totalnie zjoluje, to możemy go przebić na wylot mimo małego kalibru. Także to jest właśnie ten aspekt gry, że penetracja jest spoko, ale jak ktoś podchodzi blisko, no to wiadomo, penetracja jest zbyt duża, żeby pociski uzbroiły się tam, gdzie powinny. Przelatują na wylot, nie robią wielkie krzywdy. Ale salwa jest dosyć liczna, jeżeli chodzi o pociski, także będziemy sobie ten damage w miarę generować. Mi się ten okręt, powiem szczerze, za bardzo nie podoba, bo raz, że jest wolny, a dwa, to pancerz, jak już wspomniałem. Sława, jeżeli chodzi o gameplay typu gdzieś tam z drugiej linii punktować gości, którzy pokazują burtę, wydaje mi się, że lepszy to wybór, ale styl gry na tych okrętach jest bardzo zbliżony z tym, że sława wydaje mi się dużo bardziej odporna na ostrzał, mimo że schemat jest podobny, tam też mamy trochę gorsze opancerzenie na dziobie i rufie, żeby ten okręt bardziej zbierał, ale celność też jest bardzo wysoko oceniona przeze mnie, powiem wam szczerze. I w zasadzie to tyle, jeżeli chodzi o ten okręt. Gdybym miał go ocenić, to on nie jest zły, tylko no wymaga ostrożności, a to nie jest akurat moim atutem. I ja się z tym okrętem chyba za bardzo nie polubię, nie będę go zbyt często wyciągał, ale no chcąc być obiektywnym, to należałoby mu dać jakieś takie, ja wiem, 6, 6,5 na 10. Dajmy 6,5, bo no celność jest naprawdę fajna, także to jest atut niewątpliwy. Z tym, że nie możemy po prostu pozwolić się oklepać. Także będzie to typowy drugoliniowy kamper. Gdzieś tam będziemy szukać gości, którzy pokażą nam burtę, żeby sobie do kogoś fajnie postrzelać. Jak widzicie, te salwy latają jako tako. Można co nieco tutaj powbijać. Wystarczy złapać gościa, który pokazuje nam burtę, tak jak tutaj w tym przypadku. To jest bitwa serwera rosyjskiego, bo ja teraz tutaj będę operował. Aktywował się talent, słychać flary, ale nie widać ich, bo mam nieodblokowane, więc taki trochę tutaj jeszcze też baguś mały. No i to będą moje ostatnie chwile w tej bitwie, bo tu już się to zakończy. Na szczęście udało się przetrwać, także przypominam, ocena 6,5 na 10 okręt do gry, do wsparcia raczej. Nie pchamy się na blisko, bo szybko zejdziemy do portu. Musimy po prostu szukać z tych 15 i więcej kilometrów przeciwnika, do którego możemy jak najsensowniej strzelać. I przypominam również o giveawayu. Także giveaway Florida, nick z gry, serwer, na którym gracie i macie tydzień od publikacji tego materiału. Z mojej strony w tym materiale wszystko. Do usłyszenia i na razie.